Dzisiaj pokażę Ci grę na Telegramie, za którą będziesz mógł otrzymać pieniądze. Tak, możemy się załapać na potencjalny airdrop, ponieważ gierka jest w fazie beta. I nie, od razu zaznaczam, to nie jest żaden magiczny kliker, dzięki którym zarobicie miliony, jak to często reklamują na Instagramie, czy tam gdzieś na YouTubie, jakieś tam skamerskie boty. Jest to normalna gierka, w którą będziemy mogli sobie zagrać, jednakże przed rozpoczęciem materiału zapraszam Cię na mojego Instagrama, żebyś do mnie napisał, jeżeli chcesz oczywiście zacząć w świecie kryptowalut. Podeślę Ci wtedy darmowego e-booka, dzięki któremu będziesz mógł przyswoić wiedzę na sam start, będziesz się mógł zacząć uczyć, inwestować i działać na tym rynku. W tym filmie pokażę Ci właśnie gierkę, dzięki której będziemy mogli otrzymać potencjalny airdrop. Oczywiście nie musimy, nic nie jest pewne, jednakże twórcy tej gry potwierdzili, że za grę w tą grę w fazie beta będą przewidziane nagrody dla graczy, więc nie przedłużając, zapraszam. A więc linka do tej gry oczywiście macie na dole, tylko macie go jakby na moim kanale na Telegramie. Także najpierw Was zapraszam na mój kanał na Telegramie i tam będzie zakładka właśnie do linka do tej gry i wtedy będziecie mogli w nią zagrać. Będzie tam też wklejony kod polecający, za który oczywiście też otrzymujecie dodatkowe punkty w tej grze, także polecam z niego skorzystać. Mamy tutaj, po prostu klikamy sobie start, mamy tu taką prostą gierkę. No i tutaj otrzymujemy punkty za zapraszanie znajomych, za użycie kodu polecającego, czyli tego, który macie na moim kanale na Telegramie, który macie w opisie, za trzymanie $1 w tokenie T-Jerry. Jak go kupić zaraz pokażę, jednakże jeszcze nie można podpiąć walletu pod tą gierkę, więc jakby to się jeszcze nie zalicza, ale wprowadzą to, trzeba śledzić na bieżąco i jak wprowadzą, to trzeba po prostu podpiąć nasz wallet pod tą gierkę. No i wiadomo, tutaj granie w tą gierkę zapewnia także punkty. Także klikamy play i zaczynamy grę. A więc tak wygląda interfejs gierki. Na początku tutaj wchodzimy sobie na leaderboard i tutaj jak widzicie, żeby być w pierwszej 50, musimy mieć ponad te 500 tysięcy punktów tutaj nabite. Mamy też daily rank, mamy też global rank, mamy też właśnie tutaj command center i tutaj w zakładce referrals klikamy tutaj enter here i tutaj wklejacie sobie ten kod, który tutaj się wyświetla na ekranie i który macie do skopiowania na moim kanale na Telegramie. Wchodzicie, kopiujecie, wchodzicie w gierkę, wklejacie i sobie gracie. Ważne jest to, żeby to zrobić przed zagraniem w gierkę, żeby te punkty już się Wam nabijały przy pierwszej gierce. Także jest ona bardzo prosta. Ogólnie tutaj zbieramy takie jakby serki, takie żółte, tak jakby bardziej meteoryty, to takie coiny, które tutaj będzie w teorii można je wymieniać w sklepie na jakieś nagrody, czy to na jakieś ulepszenia, czy na jakieś nagrody, nikt tego nie wie, dlatego warto też je zbierać. Klikając play mamy takie coś, co nie? I sobie musimy rozwalać te meteoryty, które do nas lecą. Mamy też baterie, które musimy zbierać, bo jakby gra nam się kończy, gdy nam się skończy czas. Te baterie to jest czas i mamy też na dole życie, więc gra nam się kończy w momencie, gdy A, po prostu skończą nam się baterie, skończy nam się czas. W przypadku B, no to wiadomo, jak stracimy życie. Nie możemy wlatywać w te meteoryty, bo wiadomo, otrzymujemy wtedy obrażenia i możemy zginąć. No i ogólnie wiadomo, tutaj przy każdej gierce nabijają się punkty, one się nie stakują, nie liczą się, nie dodają do siebie tak jakby. Podobno mają wprowadzić taką opcję, że one mają się stakować, ale tego nikt nie wie. I na ten moment, jeżeli chcemy być w tabeli jak najwyżej, to po prostu musimy mieć jak najwięcej punktów w danej grze. Czyli powiedzmy teraz, bym się zatrzymał na 12 tysiącach punktów, no to jak kolejną gierkę zagram, będę 11 tysięcy, to liczy się ten lepszy wynik, co nie? Więc trzeba cały czas grać i być po prostu coraz lepszym, co nie? Jeśli chodzi o te bateryjki, one dropią w losowych momentach. Teraz polepszyli to, że one częściej dropią, ale ogólnie wcześniej dropiły troszeczkę rzadziej. I czasami się tak zdarzy, że po prostu nam zabraknie tych baterii, zabraknie czasu i skończymy sobie wcześniej gierkę, a czasami będziemy mieć tych baterii aż za dużo, co nie? I wprowadzili jeszcze takie coś, że jak nam się ten pasek, jak widzicie, u góry załaduje, to mamy takie super strzały i każdy meteoryt mamy na hita, co nie? Więc no i teraz mamy na przykład potrójne strzały, to wszystkie meteoryty mamy po prostu na hita i po prostu klikając podwójnie w ekran jest to takie ulepszenie, dodali to ostatnio, więc to też w zasadzie chyba wczoraj, jak to nagrywam, dodali to, więc to bardzo, ale to bardzo ułatwia jakby rozgrywkę i zdobywanie tych punktów. Dobra, już tam nie będę grał, nie będę Was zanudzał, po prostu tutaj się, że tak powiem, zabiję, wylatując jakiś meteoryt. No, widzicie, jest takie coś i tutaj macie from referrals, macie punkty i za używanie mojego kodu też macie punkty i tutaj macie +0 za trzymanie T-Jerry. Nie wiadomo, ile tutaj będziecie dostawać za trzymanie tego tokena, jednakże jeszcze go nie można tutaj podpiąć. Tutaj będziecie mieć Connect Wallet, jest to na razie opcja wyłączona. Total Points, widzicie, czyli łączna wartość punktów też teoretycznie będzie nabijana, więc warto też to grać, ale no tutaj jest wkrótce, więc nie wiem, jak tutaj to będzie. Jeśli chodzi o to, jak kupić ten token, to już Wam pokazuję, jest to bardzo proste. Wchodzimy sobie na ich X-a, otwieram się ich profil. No i ważne, żeby to robić z oficjalnych stron, a nie brać na jakieś skamy, jeżeli ktoś Wam wyśle jakiś link. Wejść na ich oficjalnego Twittera. Tutaj macie stronę ton.jerry.com. No i tutaj macie u góry, w prawym górnym rogu Buy Token. Ale wystarczy, że sobie zlecicie na dół i tutaj klikniecie Buy on STON.fi. Możecie na Dedast, ale ja z tego nie korzystałem, skorzystałem z STON.fi. Klikacie tutaj. Następnie tutaj klikacie sobie 3 kropeczki, kopiujecie linka. Wchodzicie sobie na wallet o nazwie Ton Keeper, oczywiście musimy go sobie założyć, myślę, że w zakładaniu walletu nie ma żadnej filozofii, więc tego nie będę pokazywał. Wchodzicie sobie tutaj, następnie tutaj wchodzicie sobie w zakładkę browser, znaczy najpierw sobie zanim chcecie kupić, no to musimy sobie przesłać tutaj na wallet token TON. Możemy go kupić na KuCoinie, na jakiejś dowolnej giełdzie, musicie sobie popatrzeć, ja kupiłem go na KuCoinie i z KuCoina przesłałem sobie na Ton Keepera. Jeżeli mamy TON, to wchodzimy sobie tutaj w zakładkę browser, wklejamy sobie to, co przed chwilą skopiowaliśmy, klikamy tutaj Enter, tutaj u góry łączymy sobie wallet i za TON kupujemy sobie token T-Jerry i wtedy, jak już będzie opcja połączenia walletu, wtedy będziemy mogli sobie nasz wallet połączyć i otrzymywać dodatkowe tokeny właśnie czy dodatkowe punkty za trzymanie tego tokena T-Jerry, więc warto to sobie kupić. Już teraz, póki jest, wiadomo, cena niższa, bo obstawiam, tak jest moje zdanie, oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko moje prywatne zdanie, obstawiam, że jak już wyjdzie opcja połączenia walletu i trzymania tego tokena, to cena wzrośnie, bo automatycznie każdy zobaczy, że jest taka opcja, każdy zacznie to kupować po to, żeby to trzymać, żeby mieć więcej punktów i tak się koło będzie napędzać i cena moim zdaniem wzrośnie, więc warto kupić to przed wprowadzeniem tej opcji. Ja to sobie kupiłem za chyba $80, teraz deszko spadło, więc mam 50, więc jest teraz jeszcze lepsza okazja na zakup niż wcześniej, jednakże tak jak mówiłem, to jest tylko moje prywatne zdanie, nie sugerujcie się tym, pamiętajcie zrobić własny research. Także to tyle, wszystkie linki macie w opisie, jeszcze raz ponownie zapraszam Was na mojego Instagrama, żebyście napisali do mnie i odebrali darmowego e-booka o tym właśnie, jak zacząć w kryptowalutach. Ja nie przedłużam i żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnych filmach. Siemano!